Kochani, z okazji 1 kwietnia, czyli dnia, kiedy można mówić prawdę, całą prawdę i nie tylko prawdę, chcę wam przekazać kilka spostrzeżeń, o których się normalnie nie mówi nikomu, tak jak to twierdzi Mickiewicz. Bo są takie prawdy, które się nie powtarza. I jedną taką prawdę odkryłem w swoim życiu. Jest to prawda, że jeżeli nie docenimy tego, co dostajemy od losu w prezencie, to ten los się łobrazi. Nie dość, że się obrazi, to on się łobrazi. Czyli los się łobraża wtedy, kiedy nie docenisz tego, co dostajesz od losu. Na przykład idziesz do kasyna po raz pierwszy w życiu. Stawiasz $100 na czerwone i wypada czerwone. I ty to przyjmujesz, że to jest normalne. Nie doceniasz tego. I co robisz? Z radością mówisz dziękuję, chowasz w kieszeń. I przychodzisz do tego kasyna następny raz z przekonaniem, że znowu jak postawisz $100 na czerwone, to wypadnie co? No właśnie, i właśnie wychodzi wtedy czarne. I kochani, informuję, że ten los mści się za to, że nie doceniasz tego, co od losu dostajesz. Czyli na przykład dostajesz prześliczną, mądrą dziewczynę i spędzasz z nią przecudny wieczór. I ty zamiast spaść na kolana i się oświadczyć, złapać ten los za skarpetki, nie pozwolić uciec, to tobie się wydaje, że wszystkie kobiety są prześliczne, mądre i kochające. No i potem całe życie wygląda tak, a nie inaczej. I dlatego cię informuję, ponieważ tę zasadę odkryłem, rozmawiając z kobietami, które nie doceniły tego, co im daje los. Zdarza się, że kobieta dostaje od losu, dostaje księcia z bajki. Facet jest inteligentny, facet jest przystojny, facet jest cudownym kochankiem, facet jest bogaty, facet ją kocha nad życie, a ona by chciała popróbować z innymi. I uważam, że w takiej sytuacji los jest wtedy sędzią sprawiedliwym, który da innej tego księcia z bajki. I ta inna tego księcia z bajki doceni. Ale czy on doceni to, czy on, ten książę z bajki, kiedykolwiek doceni to, że się uwolnił? Tego nie wiadomo.